Cheshire. Rzeszów, założony jako miasto w czasach Kazimierza Wielkiego, był obwiedziony murem obronnym z kilku bramami i basztami. W roku 1498 spustoszyli go Rumuni i Turcy pod Stefanem Wielkim. W roku 1502 Tatarzy. Należał do Ligenzów, potem do Lubomirskich, po których został potężny zamek zbudowany w XVII wieku, a przebudowany i ozdobiony w XVIII wieku. Niegdyś równie obronny i ozdobny jak zamek w Wiśniczu. Pozbawiony w XIX wieku ozdób i zamieniony w więzienie, został niedawno zburzony, a na jego miejsce zbudowano sąd. Ucierpiał on wiele w czasach najazdów szwedzkich, przede wszystkim jednak w czasie walk Konfederacji Barskiej. Dziś liczy Rzeszów 27 tysięcy mieszkańców, w czym 12 tysięcy Żydów. Zabytków zachowało się niewiele. Przechadzki po parku na Podzamczu, gdzie w lecie odbywają się koncerty muzyki wojskowej. Legitymacje potrzebne w czasie każdej wycieczki, a od lat kilku są turyści na każdym kroku o nie nagabywani, tak przez żandarmerię, jak przez wójtów, budników kolejowych, a nawet karczmarzy. Szczególnie wtedy należy się zaopatrzyć we wszelkie potrzebne papiery, jeżeli się na wycieczkę zabiera aparat fotograficzny. Gdzie wielkich stop odwali, gdzie kolumn rząd i stopo sągo stoi, a wszystkie mnie witają twarzą ja. Dworca do miasta 1 kilometr. Pielgrzymie nasz, ach co się z tobą stało, zaszli te kraje. Proszka 50 talerzy do jednej korony.